Ale zostało zaryzykowane, by ograbić was ze wszystkiego, co jest wam poniekąd drogie. Znamy to uczucie. Znamy je bardzo dobrze. Jest nam bliskie niczym pierwotny instynkt, którego chciano nas pozbawić, obdzierając z pamięci, czucia, dotyku i świadomości. Czy jednak można odebrać samo źródło istnienia czemuś, co powstało, by rozwijać ten świat? Byliśmy ulubionymi tworami wielkich kreatorów, definicją terroru, absolutyzmem wszystkich kolorów, jakie jesteście w stanie sobie tylko wyobrazić. Najprawdziwszą formą tego, co wypłynęło zza bram, gdy było już za późno na cokolwiek. Byliśmy czymś, czego nie dało się okiełznać, a z naszych ran płynęły nasze wspomnienia, nasze imiona i nasze ambicje. Gdy wszystko upadło, usłyszeliśmy wołanie. Wasze krainy nas potrzebowały, a my, stworzeni na właśnie dokładnie ten moment, moment odpowiedzi i rozrachunku, ruszyliśmy tam, nim zmieniono nas w łańcuchy, zanim zdążyliśmy opuścić naszą kolebkę narodzin. Łańcuchy, które dźwięczą do dziś w głowach tych, którzy potrafią słuchać. Staliśmy skazani na istnienie jako kara. Rozrachunek nigdy nie nadszedł. My zaś staliśmy się rozrachunkiem dla tych, których nieposłuszeństwo doprowadziło do tragedii. A nienawiść smakowała nam nostalgią. Jedynym, co nam zostało, gdy skuliśmy w innych, mając gnić z nimi do końca całego istnienia. Sądzicie jednak, że gniew ma swój kres? Coś, czego nie pochłonie. Jeśli istnieje coś, co powstrzyma ten rozrachunek, no zostało dawno już zakopane. Tak jak wy, zmieniamy się. Jednak w zupełnie innym kierunku. Sądzicie, że umiecie złapać za łańcuchy? Że znacie ból bezczynności, że poznaliście smak terroru? Rozrachunek nie odejdzie. Rozrachunek jedynie zaczeka. Poprosiłabym kogoś z waszej dwójki o przypomnienie, co działo się na sesji ostatniej. Dajesz, ja nie lubię mówić. Dzięki. Na ostatniej... Wróciliśmy do Talapheim z półprzytomnym już chyba Woodlisiem, bo on odzyskiwał tak przytomność, tracił ją. Tam udaliśmy się do świątyni Sigmara, gdzie wyszło co wyszło, że zabrano już nam od nas Huperta, łowcy zabrali. Dagmar został odprowadzony przez rycerzy. W każdym razie poddany osądowi na swój własny koszt i do końca nie wiemy, co się dalej z nim stało. My zaś po dość burzliwych debatach postanowiliśmy, że jednak wrócimy poprzez Aldorf do Midenheim. Burzliwe były debaty, ponieważ Urli chciał koniecznie prosto Dzida do Midenheim, bo ma więźnia, którego koniecznie chce tam zaprowadzić. Ale jednakże wyruszyliśmy barką, spłynęliśmy do Aldorfu. Podróż trwała... Nie mam zapisane, 3 dni. W Aldorfie Urliś od razu odwiedził świątynię Urryka, żeby tam dać podpieczę swojego więźnia, z którym bardzo owocnie porozmawiał, wypytując o wszystko, co powinien wiedzieć. Neja zaś odwiedziła swojego ukochanego mistrza, z którym miała bardzo równie owocną pogawędkę. I poza słowami, żeby wypierdalała, tym razem kazał jej jechać do Midenheim, gdzie ma osobiście przeprosić pana arcymaga, którego tym razem według wszystkich doniesień posądziła o bycie mutantem. Ma osobiście go przeprosić, a później wrócić do Aldorfu. Więc po tym wszystkim opuściła mistrza, spotkała swojego magistra cienia, z którym również była bardzo owocna rozmowa i kilka godzin. A następnie po wszystkim spotkała się z Urlisiem ponownie,
i ponownie i wyruszyli chyba już następnego dnia, bodajże, z samego rana do Midenheim. Towarzyszył już im magister cienia, który zapoznał się z Urlisiem. Jeden wypytywał drugiego i w sumie po dotarciu do Midenheim, po kilku dniach, pierwsze co poszliśmy do świątyni Ulryka, ponieważ mamy więźnia, którego Urlis od razu przekazał w ręce swoich braci kapłanów, tak się mówi. I poszliśmy pod... Znaczy, wszystkich ananasów zostawił w świątyni, Ney kazał iść ze sobą, czekać pod drzwiami do pokoju Ulryka. Jednocześnie sesja skończyła się na tym, że przybył arcymag z Kolegium Niebios, nasz ulubiony, i chyba Gestyn zaprosił wszystkich do środka, ale to na tym się skończyło. Dobrze. Ja wam tylko słowem przypomnienia powiem, że wiecie, jak wyglądają u mnie przeskoki. To jest czas dla was. Ja tam coś tam może dla was nakreślone mam, ale bardzo dużo zależy od tego, co zrobicie, co będziecie chcieli z waszymi postaciami dalej osiągnąć. Ale znacie to, nie pierwszy raz gracie u mnie przeskok. I sesja będzie miała duży poziom trudności, ale i wysoką nagrodę. Mina kolegi mówi wszystko. I tak, właśnie tak się stało, jak mówiła przed chwilą Nevi. Stanęliście przed komnatami Ulryka i zobaczyliście, że do środka wchodzi ten arcymag, który również dość dobitnie pokazał, że wie, co się dzieje i że jesteście tam oboje oczekiwani. Następnie wszedł do środka, gdy otworzył drzwi, zobaczyliście już siedzącego przy biurku arcykapłana świątyni Ulryka, Ulrisiu, bardzo dobrze tobie znanego mężczyzna, natomiast ty, Najo, już zdarzyło ci się go zobaczyć wtedy na audiencji u grafa. I co robicie? Wchodzę. No ja patrzę na Ulrisia, ale arcymag kazał wejść obojgu, więc lisem gdzieś pod pachą wchodzi. Chyba, że każe mi zaraz cofnąć się, no to wtedy... No nie. Ach, Ulris! Spodziewałem się waszej dwójki, a szczególnie ciebie. Gładząc się po wąsach, wstaję. Ileż można było czekać? Opowiadaj! Dużo jest do opowiadania. Dobrze się składa, bo mam czas. Tak, ale nie wszystkie słowa są przeznaczone do wszystkich uszu. Spokojnie, Ulrisiu. Samego rozkazu grafa. Arcymag zostaje tutaj z nami. Graf musi się zatroszczyć o swoje zdrowie. Ale to nie jest rozmowa na teraz. Co was spotkało? Dało nam się przynajmniej po części powstrzymać, pokrzyżować plany kultu. Jak to po części? No nie udało nam się znaleźć dzieciaka. I nie udało nam się rozbić kultu. Udało nam się powstrzymać rytuał, który planowali odprawić. Szczątkowa ta historia, tylko tyle się dowiedzieliście? Mamy bardzo dużo dokumentów do przestudiowania. Przywieźliśmy wszystko. Zaraz to się odbierze, jak najbardziej. Mówcie po kolei. Od początku do końca. Rozsiadam się. Chcę usłyszeć wszystko. Z Minachaj wyruszyliśmy do Aldorfu. Tam spotkaliśmy się z panią Wontile. Do Aldorfu chcieliśmy jak najszybciej zabić miecz na rozkaz grafa. Ponieważ szanowny arcymag nie był w stanie nic z nim zrobić. Przerosło go to. Tak, ten miecz. Co się okazało z tym mieczem, wiadomo? Bardzo dużo wiadomo. Chociaż nie pani Wontile mówiła z językiem dosyć zawiłym i pewne rzeczy raczej pominęła, bo nie są do uszu wszystkich. Ale miecz sam w sobie
jest resztką jakiegoś bytu, który powstał przed wdarciem się chaosu do tego świata? Chaosu. Coś jeszcze wiadomo? Na temat miecza? Nie może zostać skażony chaosem i obecnie. Samej pani? Pani von Tiller. Pani von Tiller, z tego co wiem, wyjechała, ale to dowiedzieliśmy się potem. Przekazaliśmy jej wszelkie informacje, jakie musiała uzyskać. A informacje na temat, z jakimi mnie wysłałeś do niej, przekażę w odpowiednim czasie. Teraz, Urlisiu, potrzebujemy szybko wiedzieć. Czas nas goni. Pudełeczko otworzy się w odpowiednim czasie. Jeżeli się nie otworzyło, najprawdopodobniej ten czas jeszcze nie nadszedł. Może czas jeszcze nieodpowiedni. Czekajcie chwilę, bo mi kurwa osa wleciała. Okej. Dobra, najwyżej się uduszę, dawajcie. Nic, na pudełeczko trzeba czekać zatem. Co się działo dalej? Miecz został zmuszony do posłuszeństwa. Został przywiązany do mnie. Dobrze, dobrze. Potem w wyniku pewnych niedopowiedzeń, głupoty, braku dyscypliny, troszeczkę mojej zbyt lekkiej ręki, nasza drużyna się rozdzieliła. Ja z Neją pojechałem do domu pana i patrzę na Neję, bo ja nie pamiętam nazwisk. To daj mi sekundę, bo ja to muszę dodatkę. Nie Karsztyn na pewno. Na pewno nie Karsztyn. Pamiętaj, Urlisiu, twardą ręką trzeba drużynę trzymać, żeby wszyscy wiedzieli. Co trzeba robić, kiedy? Ale kontynuuj. Wizer Mar czy Karsten Wizer? No, ja nie pamiętam. Ja z domu Mara. Z domu Mara. Kobieta pamięta, Ulrichu, a ty nie pamiętasz? Tak, no. Więcej spędziła czasu nad tymi papierkami. Nadal słaba kobieta, Ulrichu. Mózg trzeba trenować tak samo mocno jak mięśnie. Ale kontynuuj. Każdy jest wyszkolony w innych rzeczach. Ale jest lurykaninem. Pojechaliśmy tam, kiedy reszta dezerterów postanowiła udać się do jakiejś wioski, żeby sprawdzić niepotrzebnie jakieś informacje na temat pochodzenia chłopaka, którego szukaliśmy. A pan Langdorf ponad misję jednak zdecydował, że sprawy prywatne są ważniejsze. Jakie sprawy prywatne? Jakieś zadanie dane od niedoszłego teścia. Miał uratować, z tego co mi mówił, miał uratować z... Nie, uciekła córka. Miał ją przywieźć z powrotem do domu, żeby nie było skandalu po cichu. Akurat się zbiegało w miejscu, ale wolał jechać tam oddzielnie niż my. Zamiast zdobyć potrzebne informacje, które mogły zniknąć. Ale nie potrafię mu przemówić do rozsądku. Głupiec. Głupiec. Z niego oczywiście, Urysiu. Zrobiłeś co mogłeś. Kontynuuj. W domu znaleźliśmy naprawdę wiele notatek na temat kultu. Na temat również tego człowieka, które pozwoliły nam i znaleźć miejsce, i spodziewać się rytuału. Jakie to było miejsce? Obserwatorium. W Talapheim. Mam rozumieć, że zajęliście się tą sprawą. Jak najbardziej. Nie pozwoliliście. Bardzo dobrze, Urli. Obserwatorium jest obecnie pod obserwacją łowców czarownic z Talapheim. Łowców czarownic? Jest dość niedostępne. Niestety, tam... nie miałem dostępu do... Twoja kolejna dojdzie. Nie miałem dostępu do Ulrykan. Na szczęście
arcylektor współpracował. Bardzo współpracował. Bardzo dobrze. I nie współpracował i nie wtrącał w moje kompetencje. Masz. Nawet użyczył człowieka, kiedy był potrzebny. Cieszy mnie, że współpraca przebiegała pomyślnie. Tak, w środku był pewien rytuał przy użyciu, jak czarodziejka mi mówiła, wiatru Azyr, wiatru niebios, błękitnego wiatru, jak i również czarnej magii, ażeby nas sycać. Ten rytuał czarną magię używali dzieci. Mhm. Znaleźliśmy celę pełną dzieci. Część była przypięta jakimiś magicznymi łańcuchami. Część czekała chyba na egzekucję. Te przypięte były pomutowane, musiałem skrócić ich cierpienia. Reszta została odprowadzona do Talapheim. W środku. Reszta była na pewno zdrowa. Na nic widocznego im nie było. Postanowiłem postawić to szaliankom. Wewnątrz. Dlatego postanowiłem, że szalianki powinny je przebadać dokładnie. Nie było wtedy czasu, musieliśmy powstrzymać rytuał. Wiadomo. Co się działo dalej? Jak go przerwaliście? Najpierw zabiliśmy osobę, która chyba była przekaźnikiem mocy. Następnie zabiliśmy czarodzieja, który odprawiał ten rytuał, czarnoksiężnika Renegata z Kolegium Płomienia. Używał bardzo plugawej magii. A następnie obecna tutaj czarodziejka z moją pomocą. Nie byłem w stanie opanować takiej magii. Nie jestem, nie mam takiego talentu. Spokojnie, Olirisiu. Twój czas jeszcze nadejdzie. W sumie to już jest twój czas. Trzeba robić co można. Ale... A ty to robisz. Magia musiała być umieszczona w jakimś... w czymś, bądź w kimś. Uznałem, że nie mogę ryzykować niczyjego życia. I zaryzykowałem swoje. Wszedłem w centrum rytuału, a czarodziejka odprawiła. Panowała ten rytuał, żeby nie zniszczył... No całej, mam nadzieję, prowincji nie zniszczył. Ta kobieta. Ta kobieta. Tak, ta kobieta. Nie było tam żadnego maga. Nie było. Dobrze, że to ogarnęliście, Olirisiu. Twoje zasługi będą wynagrodzone. Natomiast co się działo dalej? Udało nam się ocalić naszych towarzyszy, którzy przez swoją głupotę zostali pojmani przez członków kultu i przesłuchiwani. Co? Jaką głupotę? Pojechali do Talapheim i rozpowiadali, najprawdopodobniej kogo szukają. Aż w końcu ich schwytali. Udało nam się ich ocalić. Kościół Sigmara zajął się rycerzem zakonu Gryfa. A łowcy czarownic nie chcieli mnie wypuścić drugiego. Choć będę się starał, żeby przybył tutaj i poddał się mojemu osądowi. Dobrze, że ich uratowałeś, Ulrysiu. Postaramy się o to wszyscy. Udało nam się również uratować... właściciela tego obserwatorium, który współpracował, bądź był zmuszany do współpracy przez członków tego kultu. Ma bardzo wiele przydatnych informacji. W świątyni Sigmara w Waldorfie, do którego udaliśmy się zaraz po Talapheim, przesłuchałem go. Naprawdę ma wiele informacji. Trzeba wyciągnąć z niego jak najwięcej. Z tego, co mi się wydaje, jest bardzo chętny do współpracy. Nie trzeba będzie, myślę, używać siły. Zrobimy to najprędzej, jak się tylko da. Przywiozłem też kilku dwójkę bardzo mężnych ludzi, których spotkałem, których Ulryk postawił na mojej drodze. Myślę, że będą bardzo dobrym nabytkiem ze zakonu Białego Wilka. Zobaczymy, do czego są zdolni, jak najbardziej. Dobrze to zrobiłeś. Jeżeli sam Ulryk ich przed temu postawił, to inaczej postąpić nie można było. Kobieto! Chcesz mam coś imię dodać? I nazwisko. Tak, tak, kobieto. Uli wypowiedział się już bardzo dosadnie. Dobrze, czyli nie masz nic do dodania, jak wszystkie kobiety. Dobrze się składa. Ulrysiu!
Zapewne jesteście zmęczeni podróżą. Powiedz mi, czy to było wszystko? Czy chcesz jeszcze o czymś ze mną porozmawiać? Chcę porozmawiać, ale to już na osobność. To za chwilkę pójdziemy. Na ten moment zajmiemy się dokumentami, które przywieźliście. Przesłuchamy jak najbardziej naszego więźnia, jeżeli możemy tak o nim mówić. Udajcie się do miasta, przesiedźcie parę dni, nie wyruszajcie nigdzie. Wezmę was najszybciej, jak to tylko możliwe, bo tak się składa, że zaistniały nowe sytuacje. Wyszły nowe dowody, wróciła pewna osoba. Ale to w swoim czasie. Ulrysiu, zapraszam za mną. No i idę. O wasza ekscelencja, jeśli jeszcze mogę, odzywa się arcymag. Słucham cię. Bo tak mnie ciekawi, słuchając tej opowieści. W ilu sforsowaliście to obserwatorium? We trójkę? Czwórkę? Jak to było możliwe? Patrzy się głównie na czarodziejkę w tym momencie. Właśnie. Jak to było możliwe? Było nas czwórka. I jakiś rycerz brytoński, który nie był naszym towarzyszem. Dosyć utalentowany. Najwidoczniej jego Ulryk również postawił na naszej drogie nieprzypadkiem. Czego rycerz brytoński szukał w tym miejscu, w tym czasie? Najprawdopodobniej Aniki Vontier. Wyrażał się o niej jako o swojej wielkiej miłości. Tak, jako o swojej wielkiej... Znacie Brytończyków, wiecie, że mają głowy w chmurach i są nierozważni. Ale praktycznie tak naprawdę był bardzo utalentowany. Nie widziałem wielu tak silnych mężczyzn. Ale Wilk był bardzo spokojny przy nim. Także ufałem jego intuicji, ale również swojej, że nie skrzywdzi i nie jest po to, żeby nam przeszkodzić. I nie przeszkodził. Wręcz ściągnął całą uwagę na siebie. Zabrał Anikę, ale Anika nie była naszym celem. My chcieliśmy uratować prowincję, uratować imperium, powstrzymać kurt przed tym, co zrobił, a nie ratować głupie szlachcianki. A dziewczyno, powiedz mi, jaką rangę nosisz wśród swojego kolegium? Jeszcze wędrownego. I czarodziejka odbywająca wędrówkę dała radę okiełznać rytuał, który był odprawiany przez, jak to sami mówiliście, potężnego czarnoksiężnika. Tak, ponieważ osłabiliśmy najpierw łańcuch, który nasycał rytuał mocą. Zniszczyliśmy przekaźnik mocy człowieka, który był w centrum. A później Urlich wraz z rycerzem rozbijali poszczególne elementy, które skupiały moc. I gdy rozlała się ona, wystarczyło ją już skupić, przekierować. Wystarczyło? Z pomocą Urlicha, który wszedł do środka rytuału. Trochę straciłam wtedy możliwość kontaktowania z tym, co się działo. Trochę za dużo mocy przeniknęło przez moje ciało. Jeżeli straciłaś możliwość, to co się wtedy stało? Gdzie ta moc? Gdzie ją przekierowaliście? Z tego rozmawiałem z magiem z Kolegium Niebios, zaufanym magiem pani Vontier. Mówił, że rytuał, który odprawiali, wyczuli Waldorf, zapewne pan magister, wyczuł go również tutaj w Minenheim. Miał za zadanie ściągnąć przedmiot. Gdyby im się powiódł, przedmiot uderzyłby w obserwatorium. Nie wiadomo, jakie zniszczenia by poniósł, ale zdobyliby bardzo potężny artefakt. Nam udało się ten rytuał przerwać i z wyliczeń magistrów z Kolegium Niebios artefakt upadł na wyspie Ultuańskiej. Na Ultuanie. Wydaje mi się, że miecz, który miałem ze sobą, bardzo pomógł czarodziejce. Osłabił rytuał, bo razem z nim wszedłem w centrum rytuału. Jak również pomóc Ulryka, niewątpliwie. Szkoda, że
nie wpadł w nasze ręce, ale... Lepiej w Maultuanie niż w ręce jakichś kultów, bądź nie daj ulerek Sigmarytów. To! Już w ogóle nie Sigmarytów. No cóż, elfy się będę musiał tym zająć. Zobaczmy. Czy jest coś jeszcze? Jakieś szczegóły, o których nie wspomnieliście? A rozumiem, że nie ma tak. I bardzo dobrze. Natomiast, kobieto. Tak? Me uszy. Doszły pewne wiadomości do nich doszły. Niemiłe wiadomości. Że ktoś od czernia szanownego arcmaga? Wiesz coś może o tym? To zostało źle zrozumiane od samego początku, ponieważ nie wyraziłam się w taki sposób, jedynie próbowałam wyjaśnić szanownemu Eugenowi, Woglerowi, że musiałoby być tak, żeby było tak i zrozumiał, że w ten tak sposób, jak? Że to jest... Taki, żeby ktoś mógł coś podglądać, musiałby używać może innych wiatrów, a wtedy mógłby być czarnoksiężnikiem, ale przecież to nie jest potwierdzone, prawda? Wstaję, gładzę się po wąsach, napinam wszystkie mięśnie. Arcymago, co o tym sądzi? Z tego, co wiem, swoim nazwiskiem podpisz jedną skargę. To, co mówiłaś, doszło do nas później. Natomiast to, co podpisałaś, o wiele wcześniej, dziewczyno. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Eugen był bardzo przekonujący, że podpisałeś pewne rzeczy. Muszę powiedzieć, że czarodzieje z kolegiów pod wpływem drobnej perswazji podpisują takie rzeczy dla własnego świętego spokoju i komfortu? No ja przypominam sobie Aldariego, który podpisał podobne papiery, żeby mieć święty spokój. Niektórzy się zdarzają, tak. A ty się do nich zaliczasz, kobietę. To jest kobietą. Chciałbym od razu prosić o mężczyznę, czarodzieja. To nic. Arcymagu, ja cię przeproszę. Wyjaśnijcie sobie resztę rzeczy. O, Rysiu, a my chodźmy na stronę, tak jak prosiłeś. I idą. Dobrze, to teraz rozdzielamy się na dwie sceny i zaczniemy od... Ar-Urlyka i od Urlisia. Przyszliście dalej do bardziej prywatnych części komnat arcykapłana, gdzie zostaliście już kompletnie sami. Nawet nie słyszycie, jeżeli Neja i arcymag sobie gdzieś tam gaworzą wesoło o życiu, to już ich nie słyszycie. Na pewno wesoło. Ogniście. Urlisiu. Jak się trzymasz po tym wszystkim? Po tej magii, która cię przeszła? Po samej rytuale byłem bardzo, bardzo przemęczony i zawdzięczam bardzo prawdopodobnie życie jak już Ulrykowi, czarodziejce i ludziom, których przywiozłem tutaj ze sobą. Okazali się... Ulryk macie pod swoją opieką. Gdy wchodziłem w promień, Ulryk do mnie przemówił. Przemówił? Co zatem rzekł? Dosyć ojcowsko, surowo pochwalił mnie za ryzykowanie własnego, a nie czyjegoś życia. Ale powiedział, że jeszcze nie jest czas, żebym zginął. Nie po to mnie wybrał, żebym teraz zginął. Kazał mi wziąć ten miecz i pokazuję mu ten miecz i zaprowadzić nowy porządek. Ulrysiu. Chyba wiem, co sam Ulryk mógł mieć na myśli. Natomiast odpocznij najpierw. Dzięki Ulrykowi, że macie w swojej opiece. Wuj będzie z ciebie dumny. Wuj wrócił? Nie. Wuj jeszcze nie wrócił. Nie wiadomo, ile mu to zajmie. Natomiast
Jeżeli będzie taka możliwość, to od razu poinformujemy go o twoich czynach. Mam jeszcze temat do poruszenia. Słońcu. Mimo, że ta czarodziejka faktycznie jest kobietą. To płynie w niej... Ulrykańska krew, można tak powiedzieć. Ulrykańska krew? Jak to? Jest dzielna, odważna. Słucha się rozkazów. Ale kiedy trzeba podjąć własną inicjatywę, to ją podejmuje i nie boi się konsekwencji. A póki co jej osądy były bardzo, bardzo możliwe, że pod wpływem faktycznie Eugena, którego obydwoje znamy i wiemy, że bardzo wiele przeszedł w życiu i nie wszelkie rzeczy, które mówi, są rozważne. Jest dzielny, ale trzeba brać poprawkę na rzeczy, które mówi. Jest bardzo rozważna, bardzo rozsądna i bardzo bym chciał, żeby ograniczała jak najbardziej kontakty z kolegium. Jak się słucha, to bardzo dobrze. Dobrze, Ulrysiu, jeżeli tak mówisz, to przypomnij mi, jakie na imię? Neja Dragon. Może warto będzie to zapamiętać. Z tego co wiem, pochodzi z wojskowej rodziny. To by wyjaśniało, czemu się słucha, ale bardzo dobrze, to kobieta. No cóż. Ale jeżeli wykazuje ulrykańskie szczątki charakteru, także może z niej coś kiedyś będzie. Miej ją na oku. Staram teraz się. Teraz proszę cię, odpocznij. Wezwę was, kiedy to będzie potrzebne. Będzie to dość szybko. Nie chcę, żeby ta sprawa zwlekała, ale oczyść umysł. Dobrze. I ja żegnam się z Ulrykiem i faktycznie idę odpocząć. Ja się z Ulrykiem żegnam. Dobrze. Teraz przejdziemy sobie do wesołej pogarzątki, pewnie piromantki i byłego członka Kolegium Niebios. Neo, wzrok arcymaga zwrócił się w twoją stronę. Widzisz przed sobą człowieka, na którego psioczenia słuchałaś przez ostatnie kilka tygodni, gdy jeszcze podróżowaliście z Eugenem. Największa zaraza dworu, zagrożenie dla mości grafa, szpiegostwo, wszystko tam się przewijało. Nawet Eugen był zdolny uwierzyć, że arcymag jest mutantem. Co poniekąd trochę mu podsunęłaś, ale no, intencje może były inne. Oczywiście to, że jeszcze ta rozmowa wywiązała się w Pałacu Imperatorskim, to już w ogóle była kompletnie inna sprawa, bo też kto wie, kto was słuchał, ale tym się może nie będziemy teraz zajmować. Mężczyzna spojrzał na ciebie. No teraz jak już ich nie ma, może trochę więcej szczegółów magicznych odnośnie tego, co się działo. Mam, widzisz, dziewczyno, nie wiem, ile cię uczyli, ale magia dar zostawia za sobą wyjątkowo ciężkie brzemienia i ślady korzystania z takiego plugastwa. Na szczęście może nie zostawiła żadnych, bardziej poczułam wpływ wiatru Akszy, który dość w jasny sposób objawił się na moich włosach. I dość sporo udało nam się wcześniej, rozplatając sam łańcuch, skupiłam się na rozproszeniu magii wiatrów niebios, niż na samym dar. Wiesz, tak wydało mi się to prostsze wtedy. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co próbowali ściągnąć z nieboskłonu? Prawdopodobnie jeden z artefaktów, przedmiotów, o których wszyscy mogą mówić. W każdym razie jest na utłanie, a nie w rękach kultystów, jak powiedział dobrze Urlich, i nie dostajemy go. No to czy jest na utłanie, to już jest sprawa nieco kontrowersyjna. Sam nie jestem zwolennikiem zbytniego ufania elfom. Mam coś dla szanownego arcymaga od mojego mistrza. Wyciągam dla niego rulonik zawinięty, zapieczętowany. A, wyciąga rękę. Jeśli mu podajesz, to widzisz, że pod wpływem jego dotyku się
rozwijaj. Czyta. Przez chwilę panuje bardzo niezręczna cisza, ponieważ to Paweł Awkward Silence. No jak łaska lisa. Iskierka siedzi wyjątkowo cicho, nawet się to dziwi, nawet żadnego pisku foksowego nie ma. Wpływ tego mężczyzny. Cóż, czy zatem masz mi jeszcze coś do powiedzenia? Ciszy podniósł wzrok z tym. Tak, że przepraszam za pisanie i podpisywanie pewnych rzeczy bez odpowiednich, przeważających dowodów, czyli rzeczy, które nie powinnam pisać bez wiedzy. Czy tak jest na pewno? Próbowałam wyjaśnić Eugenowi pewne kwestie, jednakże odbierał je w inny sposób. Okazałaś pokorę i zrozumienie swoich durnych akcji. Co do Voglera na ten temat może nie będę się wypowiadał, ale oboje wiemy, że w jego głowie już dawno wszystko przestało właściwie funkcjonować. Wiem jaki jest, wiem jaki mógł mieć wpływ na młodą dziewczynę, która jeszcze nie do końca znała jego odchyły od normy. Ale dziewczyno, ja przyjmę twoje przeprosiny teraz. Musisz pamiętać, szczególnie w tym waszym Aldorfie, gdzie spędzisz większość życia. Kiedyś, pewnego dnia, pewnej godzinie, możesz podpisać o jeden dokument za dużo. I te dwa słowa, twoje imię i nazwisko, czy może wypowiedziane dwa słowa, tak, tak jest, mogą kosztować cię więcej niż schowanie dumy i przeproszenie, nawet twoją własną rudą już głowę. Zapamiętaj to jako lekcję i nigdy więcej takich durnot nie powtarzaj. Oczywiście, bez dowodów na pewno. Że on ci skinął głową i tak czeka, czy coś jeszcze dodasz, czy nie. No ja nie mam ochoty w rozmowie z nim, więc tak w sumie, jeżeli pozwala, to ona chce wyjść. No, no on nie ma nic przeciwko. Słyszysz, tam rozmowa Ulricha z arcykapłanem trochę dłużej zajęła, ale i on po jakimś czasie wyszedł. Teraz macie dla siebie trochę czasu. Słucham deklaracji. Może zaczniemy od kapłana. No, Ar Ulrich kazał się zaszyć. To zaszyje się. I oczywiście, tak jak zawsze, spędzę ten czas w bibliotece. Nad notatkami, jeszcze raz notatkami Mara. Czy Neja będzie chciała spać w świątyni? Nie wiem. Za dużo to chyba facetów lepiej tutaj nie puszczać. Wszyscy mają celibat, lepiej tutaj kobiet nie puszczać. Zacznijmy od tego. Ona pójdzie ze swoim magistrem cienia. No ja się raczej zapyta, gdzie Alstan i nasz ananas, który ma na imię Berthold, ma spać. Oni tu zostaną. Oni tutaj zostają. To ona się przyjacielsko pożegnała z Alstanem, później z Bertholdem i powiedziała ci, że w razie czego, no to raczej ona... Że raczej z jej magistrem powinien się dogadywać, gdzie nas znajdziesz, bo ona tak w sumie nie wie. No pewnie was znam. Ulrichu, mogliście się, wiesz, dogadać dobra. Po męsku, tak? Ewentualnie jak sobie przekazywać informacje. Mhm. Dobrze, w takim razie Alstan i Berthold zostają w świątyni, tak? Mhm. A ty mówiłeś, Ulrichu, że chciałeś iść do biblioteki. Powiedz mi, no masz wszystkie notatki Mara, tę małą biblioteczkę, z którą jeździliście przez połowę Imperium. I powiedz mi, czy coś konkretnego chciałbyś uzyskać, jakieś konkretne informacje? To jest jednak dosyć duża biblioteka. Głównie o... Czy on wiedział, czy mogą być gdzieś jakieś siedziby kultu? Bardziej na dalszych poszukiwaniach kultu. Konkretnie wiesz, wypisać, jakie przedmioty ma. Udało mi się skopiować. Potem może mamy jakieś informacje z naszych tajnych zasobach, jak te artefakty działają, tak to porównywać. Nazwiska porównać, które tam mamy z jakimiś spisami rodów.
Czy przypadkiem, ktoś nie jest soldenowcem? No tak przypadkiem kompletnie. Bo o soldenowcach też poszukam. Dobrze, czyli to nazwiska nie będą powtarzać jakieś. Dobrze, to rzuć mi proszę dwa razy na inta. Zobaczymy. Pierwszy raz będzie na to, co z notatek Mara robisz, a drugie będzie na ewentualnie właśnie soldenowców. Okay. Nie weszło i... Nie weszło. Soldenowcy, moja choroba psychiczna. Czy się uparł na tego soldena? Dobrze, co ja bym ci mogła powiedzieć? Powiem ci tak, na pewno były dwa nazwiska, niestety oba bez imion, które się powtórzyły. I jedno pochodzi z rodziny, która niestety ma splamioną historię dosyć ma, bo kiedyś, około, nie wiem, 190 lat temu była trochę zamieszana w działalność soldenowców, którzy wtedy mieli swoje złote lata tuż przed dość głośnym padkiem. Właśnie do tego też w swoich poszukiwaniach doszedłeś, że największa działalność soldenowców to mniej więcej właśnie od 200 do 180 lat wstecz. I wtedy naprawdę bardzo sprawnie działali. To potem wszystko zostało oczywiście bardziej ujawnione i bardziej podkodowane. Bardzo dużo osób wtedy spadło z piedestału. I sądzisz, że mogło mieć to trochę może swoje korzenie w tym, że uwaga ludzi była bardziej skupiona na czymś innym. Wiesz, wtedy zakładana kolegia, to również były lata po wojnie z chaosem, więc troszeczkę po prostu może mogli się bawić niczym, wiesz, dorośli na podwórku, gdy nie ma dzieci, tak? Więc na pewno takie dwa nazwiska wyłapałeś. Jeśli chodzi zaś o notatki Mara, no macie tam bardzo dużo spisanych dowodów. Czy ty kazałeś robić kopię w Waldorfie i zostawiać to, czy postanowiłeś to wysłać z Niedenheim potem? Nie, ja wszelkie informacje, które są niezbędne, to będę przekopiowywał w Niedenheim. Dobrze, jasne. I one zostaną wysłane do Waldorfu, nie do świątyni Sigmara, tylko do mojego znajomego magistra z listem i z pieczęcią, że to ma trafić do pani Wundy. Dobrze, bezpośrednio do Krawczyka i potem tak, do Krawczyka. Dobrze. Jasne. I w bibliotece spędzasz, jak rozumiem, kolejne kilka dni przy okazji odpoczywając, tak? Mhm. Jasne. A Nejo, co ty byś chciała robić przez te kolejne? No, będą około 3-4 dni, obstawiam. No ja najpierw zapytałam się swojego magistra, czy ma miejsce, w którym mogliby nocować, czy może jednak karczma? Tak, na pewno ma, na pewno cię zaprowadził, nie są to jakieś super luksusy i są też bardzo dobrze ukryte. Tak, mimo tego, że szłaś normalnie z nim, to nie wiesz, czy trafiłabyś ponownie. Aha, to poproszę go później, żeby mi nauczył jednak, jak tam trafić, bo jednak jak ma tam mieszkać przez jakiś czas, to... Później, następnego dnia, tak w cień bardziej, chciała iść do Eugena, przynajmniej tam, gdzie mieszka, i najpierw ze swoim magistrem, bo wielką skrzynię pełną złota. Mhm. Jasne, czy oczywiście jak tam poszłaś, to się okazało, że Eugena nie ma, bo gdzieś wyjechał, jak powiedziała ci jego żona, ale zbytnio rozmowna nie była na ten temat. I oczywiście twoje złoto czekało bezpiecznie. Ile ty tam miałaś? 350 złotych koron. 350 złotych koron, dobrze. Więc tą wielką, ciężką skrzynię chcę na pewno zabrać. Przy pomocy mojego miejsca. Nie wiem, czy wtedy dało radę ją jednak podpytać trochę, kiedy wrócił, w jakim stanie wrócił, czy gdzieś później został wysłany, wrócił, czy po prostu wysłali go i nie wrócił.
Proszę, rzuć sobie na plotkowanie. No ja jest ciekawą osobą. Tylko rzuć na minus 10. Weszło. Okej, okay, bardzo ładnie. Wie pani... Eugen nigdy rozmowny za bardzo nie był na temat swojej pracy. Zresztą byliście tu na obiedzie, więc słyszałaś, jak ucinał wszelkie tematy. Ale gdy wrócił, sądziłam, że może trochę bardziej będę mogła się nim nacieszyć, ale bardzo szybko został wysłany gdzieś za morze. Nie wiem gdzie, ale wydawał się bardzo niezadowolony tym faktem. Przyznam szczerze, że kolejne tygodnie były dla mnie wręcz utrapieniem. Wrócił na równie krótko, wyjątkowo ciężkie symbole tej podróży nosząc na sobie. Potem wyjechał gdzieś. Powiedział, że jeśli szczęście dopisze, jeśli Ulryk dopisze, to za 2 miesiące znów go zobaczę. To oby szybko wrócił w takim razie do domu. Do pani i dzieci. Bezpiecznie przede wszystkim. No to mam taką nadzieję, a co z waszą... z waszym zadaniem. Już nawet nie pytam konkretnie, bo wszyscy mówicie, że nie możecie o tym mówić. W sumie zakończyło się i teraz czekamy na nowy przydział. Nowe zadanie. Ja też nie będę tu pewnie długo, wrócę za jakiś czas do Aldorfu. No ja ciągle mam tą nadzieję, że wrócę do Aldorfu. No to niech Ulryk nad tobą, każdym z was z osobna czuwa. Dobrymi ludźmi się wydajecie. No więc już uśmiechnęła się lekko. Twój magister się oczywiście nie odzywał. W ogóle miałaś wrażenie, że ona w ogóle nie zauważa chyba obecności magistra. Ciekawe czemu. W każdym razie potem ci pomógł tę skrzynkę przenieść bezpiecznie oczywiście do waszego nowego lokum. Powiedziałam, że prawie, że posag. Tyle pieniędzy to w życiu nie miałam. I mówię, wyjaśniłam mu, że to jest po sprzedaży tych pereł, które mi kiedyś tam dał, pod postacią tego cholernego ucznia. I że z tym też było do zamieszania. I mu opowiadam całą historię w bezpiecznym miejscu o zakupie iskierki, o dużych, szalonych zakupach, w których połowę rzeczy kupiła Hubertowi. Ile dałaś za nią? 700 złotych koron? No bo zaczęli się targować, a raczej licytować. No i no, chciał 500, ale był jakiś gówniak z innego kolegium i nie mógł sobie wziąć wilka jak każdy normalny stąd. Musiał się uprzeć na lisa. A ty musiałaś się uprzeć na lisa? Tak. No spójrz na nią. On tak patrzy. Widzisz, jak lekko, wiesz, lekko unosi brew. Iskierka odpowiada podobnym spojrzeniem. Czy poza transportem kosztowności i majątku twojego życia chcesz coś osiągnąć? Mm-hmm. Ona tam swoją część biblioteki Mara i Karstena zdeponuje. Też poprzegląda to wszystko tam. Jaka swoja część? Wszystko jest w świątyni. Przepraszam, ja też zrobiłam swoje kopie. A chyba, że masz kopie jakieś. Ja bo też takie oryginały zostały. Tak, ale co, jakie wiedziałam, że mi nie dasz, zostały. To ja kopiowałam. Z pana. Trzeba wszystko. Mogę sobie rzucić, czy ja wiem, że ona ma jakieś inne papiery? Dawaj inteligencję. Że ja mam portret pamięciowy, nawet drachmy, ja mam notatki o Karstenie, Geredzie, wszelkie od Mara. Mam wpisane kopie o nim i kopie listów. Ja mam wszystko kopie. Masz szczęście, że nie wiem. Nie, nie. Nie zwracałeś na to. Coś tam przypisywała, ale wiesz, tak za bardzo po prostu wtedy może jeszcze uznałeś, że nie będziecie wszystkiego wynosić, więc się przekupiły jakieś ważne rzeczy, tak? Więc te wszystkie kopie notatek,
Jeżeli to ma być, pytałam się go, takie mieszkanie na dłużej, to bezpieczne. Powiem ci, że tak. Bezpieczne, no to wtedy ona sobie robi jakąś tam biblioteczkę, segregując, starając się coś ogarnąć. Portret pamięciowy Drachmy mu pokazuje, pyta się, czy wie coś o nim, albo nie. Zresz portret pamięciowy Drachmy. Tak, i tłumaczę mu, tak, i tłumaczę mu, kim według notatek ta osoba jest. Według opowieści matki jest ta osoba, że ona nawiedzała Mara. Że przychodziła, że to był jakiś zleceniodawca, a później miał się niby nie pokazywać, tam czekać na raport. No, wyjaśnię mu wszystko po kolei. Mamy dużo czasu, więc wyjaśnię mu to. Dobrze, jako że to jest twój NPC, to rzuć mi kasto, jak dobrze mu pójdzie rozpoznanie. Mhm. Nie, tak patrzył na to, patrzył. No, musiałbym chyba kilka kontaktów uruchomić, bo może ktoś inny będzie świadomy tego, kto to wygląda na wyżej urodzonego, przynajmniej zapisu, jaki podałaś. Na okolice mnie niepokoją. Jeszcze raz, co niepokoi? Okolice mnie niepokoją. Dlaczego? Jesteś w drugim pokoju, nie wiem. Dlaczego? Pytam się go. No. Jakbyś tak spojrzała na mapę, zobaczyłabyś, że okolica nie jest ciekawa. Obersztyra, Konigstein, to wszystko. I potem na zachód. Cała jebana Sylwania. Oby nie mógł się okazać się wampirem, skoro tak się o nim... No, z tego co widzę tutaj, był bystry. Bardzo dobrze sobie informacje zjednywał. To jest przewaga, jak jest się... Nawet nie to, że niewidzialnym, ale... Jak jest się po prostu... niezauważalnym przez innych. Czy to z racji niskiego urodzenia, czy po prostu z racji nieprzykuwania zbyt wielkiej uwagi. Wtedy ludzie o wiele więcej mówią. Jestem ciekawy, skąd zebrał większość tych informacji. Z tego, co wiem, nawet niektórzy, którzy się kiedyś moimi przełożonymi tytułowali, nie dotarli tak głęboko. Musiał mieć jakieś kontakty. W tych notatkach może uda mi się... Nie wiem, czy Ulrich napotkał na jakieś nazwisko, ale może... Jak przejrzę jeszcze raz teraz na spokojnie, znajdę jakieś miejsca, lokacje, w których był. Dużo pisał listów. Miał jednak... Chyba miał dziennik jakiś. Muszę to sprawdzić. Miał dziennik, ponieważ było, że później dalej rozpisywał się o tej drachmie, no to i o innych to było coraz gorzej. Przejrzę to wszystko. Może też teraz, gdy wiesz o wszystkim, ty jesteś bardziej uzdolniony w kwestiach właśnie takich poszukiwań czy różnych dziwnych rzeczy. Czy żołnierz brew w odpowiedzi? Dobrze, czyli będziesz chciała poszukać czegoś, tak? Tak, ale też skupić się i na iskierce, żeby ją robić chowańcem dalej na spokojnie już, a nie w trasie i atakowana przez wielu ludzi i posiedzieć trochę księgą wiedzy tajemnej. Tu bardziej sobie siedzieć w spokoju, w końcu mieć 2-3 dni na czytanie różnych rzeczy. No w zasadzie przynajmniej masz księgę wiedzy tajemnej, więc możesz zrobić z niej użytek. Dobrze. Jeśli nic tak konkretnie wśród tych notatek i tak dalej, to po prostu rzuć sobie tak ogólnie kasto, zobaczymy jak ci pójdzie. Albo rzuć sobie na inta po prostu. Mogło to być do inta? Ile ty masz inta? 56. Okej, czyli by weszło. Na pewno bardziej już to ogarnęłaś, jeśli chodzi o linię czasową, bo jego notatki były trochę porozwalane.
Trochę ci pomagał twój magister przez pierwsze dwa dni, natomiast potem, jak ci powiedział, ważne sprawy w okolicy wezwały i musiał po prostu wyjechać. Powiedział ci, że po prostu za jakieś góra trzy dni wróci. Więc żebyś się tam zbytnio nie gorączkowała, oczywiście dostałaś klucze, już wiesz jak dojść do tego waszego safe house'u, chociaż nie jest to łatwe. Ja na pewno cię wtedy zostawił, no wtedy zostałaś sama, więc miałaś jeszcze trochę spokoju, żeby się w pełni na tym lisie skupić. Czy coś jeszcze? Może czasem po prostu w ramach odpoczynku umysłowego od siedzenia notatkami zwiedzała Mindenheim. Chciała po prostu poznać miasto. Nie zapuszczała się w jakieś ciemne uliczki i tak dalej. Jasne. I zadbać o konia czasem, bo jednak gdzieś też musiała go zostawić. Dobrze. Tak wam minęły trzy dni od pamiętnego spotkania z arcykapłanem. I nadszedł wieczór. Niebo było już wyjątkowo blade, kiedy oboje zostaliście wezwani w poprzednie miejsce. Idziecie? No ja idzie, skłoniła się grzecznie, chociaż nie lubię już Arulryka. Jak nie lubisz Arulryka? Nie ma kogoś takiego. Arulryka, przepraszam. Za dużo tych arcy. Arulryka. Wezwani zostaliście późnym wieczorem. Dosłownie w stanie zawieszenia. Między nocą a dniem. Dziwna aura, którą czuliście krocząc po, tak wam się wydawało, zupełnie pustym, pustej świątyni rozbrzmiewała coraz głośniej w tej głuchej ciszy. Szum otwieranych drzwi, kładki, zamykanie. Miło cię widzieć, Ulrichu. Witaj, kobieto. Neja Dragan. Jak Ulrich ma problem z zapamiętaniem, to mogę napisać. Nejo, chyba nie zapominasz, do kogo mówisz. Ja nie, przepraszam. Dobrze, Nejo. W takim razie ja też zapomnę tą zniewagę. Wstaję, ściskam dłoń Ulrichowi, ściskam dłoń Nei, niech będzie, kobieta. Jak wam minął ten czas? Mam nadzieję, że odpoczyliście. Tak. Dosadnie. Na tyle, ile można odpocząć. Nie można się rozlenić. Bardzo dobrze. Wezwę was tu nie bez powodu. Otóż... mam do was prośbę. Prośbę, którą mogę powiedzieć tylko zaufanym ludziom. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Żebyśmy mieli tylko świadomość. Tak? Jak najbardziej. Cieszę się, że potwierdzacie moje słowa. Vogler! Co wam to mówi? Nasz były towarzysz? Dokładnie. Wrócił z Norski. Wrócił z Norski i zdał raport. W raporcie wspomniał, że wśród norskich Ulrykaninów, tak, widział święty płomień. Święty płomień Ulryka. Nie wiem, czy kobieta wiesz, o czym mówimy. Kojarzę. Dzięki Ulrichowi. To dobrze. W Norsce jest pasmo wierzących w Ulryka. Ale muszę prosić was, byście to zbadali. Byście niezwłocznie popłynęli
Vogler się nie zna. Olrysiu, chcę, żebyś rzucił na to okiem. Jeżeli jest tam ten płomień, pragnę, byś go tutaj tam dostarczył. Jak najbardziej. W dorsce? Mówię ci, że masz świadomość, że nikomu nie ufam bardziej niż tobie. Przywiozę to niż tutaj. Niż twojemu wujowi. Nikt się nie może o tym. I nikt się jest nie to dowie. Zadanie, które trzeba wykonać po cichu. Po cichu i z niedyskretną precyzją. Wypłyniecie z Arnau. Oczywiście. Popłynie z wami tłumacz. Harry. Tak kiwam ręką, żeby go wpuścić. Mam nadzieję, że macie przy sobie najpotrzebniejsze rzeczy. Ja cały czas jestem gotowy do drogi. Patrzę na kobietę. Mogłabym zostawić parę rzeczy w jednym miejscu? I wtedy mogę ruszać? Pokazuję na stół obok arcymaga. Oczywiście. Arcymag przytrzyma dla ciebie wszystko, co jest potrzebne. Arcymag skinął głową. Jak tylko wrócicie, oczywiście. Otrzymać to z powrotem. Jaki nagrodę. Potrzebuję Ulrysiu, żeby te twoje oczy zobaczyły, czy to naprawdę jest ten ogień. Jeżeli to jest, to przywiozę tutaj. Oczywiście. Zbadaj jeszcze sprawę Norsemenów. Niestety kolegium nie zgodziło się przydzielić nam jakiegoś czarownika. Także, Neja, słyszałem o twoim charakterze. Pomoże ci w twoich działaniach. Będzie dla ciebie wsparciem. Tak samo jak Harry, oczywiście. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Czegoś potrzebujecie? Oczywiście dostaniecie prowiant. I najpotrzebniejsze zaopatrzenie. Ciepłe ubrania? Jak najbardziej. Nie chcemy, żebyście nam tam zamarzli. Zamarzli przecież. I tak to jest na to tłumacz. Można przecież rozmawiać językiem Ulryka i się dogadać. Czy wiadomo, Eugen mówił coś, gdzie to konkretnie jest? Poza Wielką Norską? Podobno gdzieś koło Tuskholm. Nic więcej nam nie wiadomo. Wiecie, jaki jest Vogler? Wiem. A tworzył jakieś mapy? Są jakieś mapy? Czy coś, cokolwiek z Vogler jego raportów? Nie jest w stanie tworzyć map. Natomiast zobaczymy, co da się zrobić. Także zapraszam was na ostatnią strawę. Ostatnią tutaj oczywiście. Na chwilę obecną, przed wyjazdem. Nie ostatnią w ogóle. Ja mam inne wrażenie. Po czym zostaniecie odprowadzeni do portu. Wskazuję ręką na drzwi do sali, gdzie jest jedzenie. Zapraszam. Chyba, że macie jeszcze jakieś pytania. Ewentualnie po jedzeniu, jeżeli coś właśnie nasunęło, to śmiało. A prośby. Coś więcej, co moglibyśmy wiedzieć z raportów Eugena? Co tam spotkał? Czekało go? Raczej cały raport pani Dragan dostaniemy do ręki. Tak, tak, tak. Wszystkie wymagane dokumenty oczywiście dostaniecie. Droga nie jest krótka, także będziecie mieli czas się z nimi zapoznać. Natomiast te najważniejsze rzeczy oczywiście to jest to, że musicie zbadać Norsemenów, zdobyć płomień, jeżeli to jest ten płomień. Jeżeli nie, no to zrobić wszystko, by nie był pomylony z płomieniem ulrykańskim. Nie możemy sobie pozwolić na to, by pewne artefakty, dziedzictwa były gdzieś w Norsce. Jest to sprawa najwyższej wagi. Mhm.
Zapraszam. No i nie wchodzę. Patrzę na kobietę. No idę przerażona. Przez daleki, zimny kraj. Dobrze, czyli wchodzicie. I ostatni posiłek przed wypłynięciem spożywacie w towarzystwie arcykapłana. Arcymak najeść tam zostawiła się, że zadbał o to, żeby były w bezpiecznym miejscu. Wszystko to, o co poprosiliście w tym czasie, było przygotowane, gdyż mieliście wyruszyć w noc, być może by uniknąć spojrzeń wielu oczu, kto wie. I tutaj sobie 10 minut przerwy zrobimy i ruszamy dalej. Macie czas coś zjeść.